Witam Państwa. Proszę Państwa, dzisiaj udziela się nam wszystkim atmosfera wyborów samorządowych. Mnie też, nie tylko dlatego, że kandyduję w tych wyborach, ale chciałbym z Państwem porozmawiać o pewnej sprawie, może nie tak bardzo dotyczącej bezpośrednio wyborów i nadchodzących tych wyborów, ale czegoś trochę bardziej ogólnego. Otóż dysponuję badaniami profesjonalnego ośrodka badań opinii publicznej, według których wynika, że wybierać prezydenta w Stalowej Woli chce 51% wyborców, ale już wybierać radnych chce tylko 44%. Zazwyczaj jest tak, że deklarowana chęć wyborów nie przekłada się na realne uczestnictwo w wyborach, więc trzeba wziąć pod uwagę, że o te kilka procent te dwie liczby się zmniejszą. W przypadku wyborów do Rady to dość smutne, że z roku na rok liczba chętnych do pójścia na wybory maleje. Myślę, że jest to spowodowane kilkoma czynnikami, a ja bym chciał dzisiaj powiedzieć o jednym, który według mnie jest jednym z najważniejszych. Otóż, proszę Państwa, to jest wina upartyjnienia samorządów, które się przeradza w kompletne partyjniactwo. Na czym to polega? Otóż nie ma miejsca na indywidualność, nie ma miejsca na samodzielność i trochę w tych partiach politycznych, które mamy w kraju, to trochę jest tak jak w naszym kościele katolickim, że tam nie potrzebują ci liderzy partyjni, a zwłaszcza te wszystkie miernoty zasiadające w aparatach partyjnych, oni nie potrzebują ludzi mądrych i samodzielnych. Oni potrzebują posłusznych i dyspozycyjnych. To tak trochę właśnie, jak mówię, jak jest w kościele w Polsce. I to się kończy fatalnie dla samorządów. To jest przyczyna tego, że często rozwój gmin, miast bywa hamowany. Nie na tej zasadzie, że ma się jakieś konkretne zarzuty, że ma się jakieś kontrpropozycje, że ma się jakieś inne koncepcje niż ci, którzy sprawują w danym momencie władzę w gminie, ale na tej zasadzie, że nie możemy pozwolić, żeby mogli cokolwiek zrobić. I wtedy obowiązuje zasada: im gorzej, tym lepiej. Proszę Państwa, trzeba ogólnie powiedzieć, że to, co się nam w Polsce po 1989 roku nie udało, to jest system partyjny. To jest system partyjny. My mamy system partyjny i partie polityczne, które generują przede wszystkim różnego rodzaju patologie i to widać. A jakbyście Państwo chcieli zobaczyć, jak wygląda partyjniactwo w czystej postaci, to ja zapraszam na posiedzenia Rady Miejskiej w Stalowej Woli i żebyście Państwo poobserwowali, jak się zachowują radni z PiS-u. To jest właśnie partyjniactwo w czystej postaci. Nie ma się nic do powiedzenia, nie ma się żadnej swojej propozycji, za to robi się wszystko, żeby tym, którzy coś chcą zrobić konstruktywnego, tym, którzy popychają miasto do przodu mimo różnych trudności, żeby im się nie udało, no bo na tym na pewno nasza partia nie zyska. Jakimś krokiem, żeby to partyjniactwo ukrócić, są teraz wybory w okręgach jednomandatowych. Na pewno od razu tak się nie stanie, na pewno jeszcze to partyjniactwo będzie miało sporo do powiedzenia, ale myślę, że z czasem coraz więcej będzie powstawało komitetów takich ponadpartyjnych, bezpartyjnych, gdzie ludzie o różnych przekonaniach politycznych, od lewicy do prawicy, potrafią się dogadać w sprawie tego, co ma być na naszym osiedlu, jak chcemy, żeby wyglądała nasza ulica, a gdzie chcemy mieć boisko, a gdzie chcemy mieć plac zabaw, a jakie chcemy płacić wysokie podatki. W tym względzie ludzie potrafią się dogadać obojętnie, jakie mają sympatie polityczne. Natomiast tym, co przeszkadza, jest rzeczywiście takie partyjniactwo, które doprowadza do tego, że nawet mądrzy ludzie muszą stulić gębę, za przeproszeniem, i słuchać jakichś partyjnych miernot, bo ci akurat rządzą,
i oni chcą być tutaj tymi twórcami, kreatorami sytuacji w gminie. Zazwyczaj jest to z ogromną niekorzyścią dla samorządu. Dlatego, proszę Państwa, namawiam do pójścia na wybory. Nie rezygnujcie z tego, bo to jest w zasadzie samorząd, to jest w zasadzie ostatnia taka szansa, gdzie ma się realny wpływ na wybór osób. Nie ma już list, na które Państwo musieliście głosować. No, na liście to było tak, Państwo głosowaliście na kogoś, a mandat zdobywał zupełnie ktoś inny, kogo Wy na przykład w Radzie nie widzieliście. W tej chwili mamy okręgi jednomandatowe i możecie zagłosować Państwo dokładnie na tę osobę, którą chcecie i nikt jej głosów nie przejmie. Jest to ogromna szansa, żeby ukrócić to partyjniactwo, żeby zmniejszyć wpływ tej największej siły w polskim życiu politycznym, czyli solidarność partyjnych miernot. To jest największa siła. Ona eliminuje wszystkie wybitniejsze jednostki, wszystkie bardziej samodzielnie myślące, wszystkie mające szersze horyzonty i szukające porozumienia nie na zasadzie partyjnej mafii, tylko rozwiązywania realnych problemów na własnej ulicy, na własnym osiedlu, w własnym mieście, we własnej wsi. Dlatego jeszcze raz serdecznie Państwa namawiam do pójścia na wybory i skorzystania z możliwości wybrania tego kandydata, który Wam się najbardziej podoba. Jak powiedziałem, te jednomandatowe okręgi wyborcze w samorządach to bardzo dobre rozwiązanie, ale to jest pierwszy krok. Zanim ono przyniesie jakieś rzeczywiście dobre owoce, jeszcze trochę czasu minie. Ale jak powiedział wielki Mao Tse-tung, kto chce przejść 2000 mil, musi zrobić pierwszy krok. W tych wyborach samorządowych myślę, że do tego takiego normalnego systemu w samorządach robimy pierwszy krok. Nie bądźmy wśród tych, którzy ten pierwszy krok zrobią i będą mieć z tego satysfakcję. Zachęcam jeszcze raz na pójścia do wybory i patrzenia na nazwiska, na osoby i odrzucenia partyjnych szyldów. Pozdrawiam, do zobaczenia.